Cześć! Jedziemy właśnie na giełdę. Ostatnia w tym roku w Warszawie. 2 grudnia. Już mamy w ogóle grudzień, słuchajcie. Nie wiem, jak to się stało. Dopiero jeszcze śniegu nie ma. No, dopiero co była poprzednia giełda. A dawno nie nagrywaliśmy tam relacji, więc no, prosiliście, żebyśmy coś tam wstawili. Więc może coś nam się uda nagrać. Jest w miarę wcześniej, bo jest dopiero 12, więc... Jak to nas dobrze. Mamy nadzieję, że będą jakieś jeszcze ciekawe rzeczy do nagrania. W takim razie zbieramy się i jedziemy. A też mamy już bilety kupione przez internet, bo teraz można już było kupić sprzedaży online, więc też nie będziemy stać gdzieś tam na tym mrozie, tylko po prostu szybko sobie wejdziemy, jak takie VIP-y. No, to lecimy, żeby nie przedłużać. Trzymajcie się. Na razie. Ona ma już mniej światła po prostu. Dużo mniej. Tak, to wtedy jest tam może tam podróżą. To takie karmówki. Myślałem, że coś do kolekcji nowego. Myśleliśmy o czymś. Przyszliśmy do pana. Kolumbię, Avi-Avi. Avi-Avi też mam samicę. Metalikę. Te peru purple, tylko co też mam tylko malutkę. Nie mam tego samego. Właśnie metalikę ma pan, niebieską? Już tutaj nie, ale na hodowli tak. Mówiliśmy ostatnią chyba teraz. Z cynkiem cholera. Pan jest bardzo popularny. Dasz zaproszenie. Jak tam? Czy coś ci się spodobało? Brawo, samica jest. Pukasz? Coś ci się spodobało? Brawo, samica. Mamy samicę, Davos. Dwa koreczki. To będzie. Widzisz, pan taki zdecydowany, a ty się nie możesz zdecydować. A na tym małym jest jakaś? Na tym jest 9, a na małym nie ma. O, jest. Dobra, to jest 10 zapisanych, tak? To najlepsze czaszki na giełdzie. Najpiękniejsze czaszki. Nie wiem, jaki wybór. No, naprawdę fajne są. Ze skolopendrą, ze skorpionem. A patrz, te pojemniki też są fajne, porobione. I czaszki małe, czaszki w kapturach. Słuchajcie, co chcecie, to macie do wyboru. Małe, duże, piękne. Którą byś chciała, taką małą? No i małe z ptasznikiem są śliczne. Weź no pokaż nam jakąś tutaj, taką ładną, co? Mała, mała to nie wiem, czy mi się zbliży.
zbliżyła się. Śliczna. No. Ładna, nie? Bardzo ładna. A te to są skarbonki. No co? Tak, to są skarbonki. To pająk może przy okazji odkładać już na karmówkę. Ale Spider's Factory, takie piękne czaszki. Bierzemy? Bierzemy, no. Na rozdanie też bierzemy? Na rozdanie? Czy nie zdradzamy? Dobra, kończę film. Tak, jest gorąco, jej. Wiesz, fajny projekt wymyślił, to wiesz, co mam nie nagrać. Takie terrarium pojemnik dla nich jaki najlepszy? 15. No, 30 na 30. Ale w tym wieku co są? No 20. 20 by musiały być, nie? No, tak. Żeby się dobrze czuły. Myślę, że w tym momencie nawet by się nie opłacało jeszcze. Czyli 15 na 15? Znaczy nie, pojemnik. Nie ma, bo córka by była rządza, więc... A udziałałby pana, czy nie? Tak, zdecydowanie. Tak? I boli. Już się dałem raz. No, to nie. Udaje się? Czy to cynamon? To w sumie nie jest cynamon, tylko to jest takie... Ciężko nazwać, bo to jest jakby taka kora takiego drzewa. Po prostu i ona daje do wody garbniki, które są dla wszystkich krewetek dobre, dla raków, krabów właśnie. Gdzie to kupujecie? To my dostajemy razem, jak przychodzą wszystkie kraby z Indonezji na przykład, no to one już tam jakby mamy. I ciężko tego znaleźć nam, przynajmniej w Polsce jeszcze sobie nie spotkaliśmy, więc. Bo my wyczytaliśmy, że od cynamonu to mogą też paść, tak jest jakiś taki niesprawdzony. Znaczy to mówię, to nie jest dokładnie cynamon, tylko to jest jakieś takie drzewo, coś w tym stylu po prostu. Podobają ci się? No, albo przemieszać ziemią troszeczkę, bo tak to nie. Bo to ja dla węża właśnie, chcemy z tego zrezygnować z tego torfu, bo się pyli strasznie. Pytanie, bo ten taki od 3-3 to takiego dla węża tam nie ma. Czy tam coś takiego? A to są odpylone? Thank you.
miał być małe zakupy, no ale skończyło się jak zawsze. Była cudowna giełda, po prostu chyba najlepsza jak do tej pory, nie? Bo tak. I jesteśmy dumni z siebie, że kupiliśmy wcześniej bilety, bo gdybyśmy nie kupili tych biletów, to byśmy stali w tak cholernie dużej kolejce. Kolejka była, słuchajcie, chyba nie wiem, z 200 osób, jak nie więcej. Dosłownie od wejścia do budynku, aż do drugiego skrzyżowania była kolejka. Po prostu ludzie stali. I nie wiadomo było, czy to ludzie czekają na autobus na przystanku, czy to na tego, na giełdę. A my tylko weszliśmy sobie z tym, z telefonem, że coś tak nas spojrzeli, z takim mordem w oczach, wiecie, no bo... Ktoś was mija, nie? A wy musicie stać. A my tak za aparatem, tak. Jak gdyby nigdy nic. Pokazaliśmy zdjęcia na telefonie do ochrony i normalnie nas puścili od ręki. Mamy to wszystko, także polecamy zakup przez internet i to wcześniej, bo też dużo ludzi później próbowało w trakcie kolejki, no ale już... Albo też rano próbowali kupować, ale najlepiej... Już nie było biletów. Najlepiej kupować te bilety kilka dni wcześniej. No, tak bo, jak my. Bo w sumie informacja była już o tym chyba miesiąc wcześniej. No, ale... Już tak naprawdę teraz macie giełdy na cały przyszły rok mniej więcej zaplanowane, możecie sobie popatrzeć kiedy są, nie? A później bilety, no z tydzień wcześniej możecie kupić, my chyba w czwartek. Bo szkole na stanie tym zimnie, to można zmarznąć. A też giełda wam leci tak naprawdę, więc dokładnie. Nie ma sensu. Wszystko co najlepsze zostało wykupione. No, najlepsze, najciekawsze rzeczy są rano. Możliwe, że nawet przez nas. To teraz pokażemy wam co kupiliśmy. Zacznijmy od takich podstawowych rzeczy. Od biotera kupiliśmy sobie kostkę torfu, oczywiście. No i kupiliśmy taką bardzo, bardzo ładną tubę, którą pewnie sobie troszkę rozdzielimy. Sobie, no. Ale fajna jest taka obrośnięta jakimiś porostami, troszkę mchu tutaj mamy. Naprawdę jest bardzo ładna. I cena taka, no, spoko, da się przeżyć. No. Nie jest jakaś duża. Jak za taką tubę to jest naprawdę okej. Dodatkowo kupiliśmy od Spiders Factory. Tak? Tak. Pokazywaliśmy wam na tej relacji naszej takie piękne, malutkie czaszki do terrarium. Kupiliśmy 4 sztuki. 3 są dla nas, a jedna będzie w świat. Jedna będzie dla właśnie dla osoby, która wygra nasz przyszły konkurs, bo już coś tam powoli dla was już organizujemy. Tak jak poprzedni, żeby był taki konkretniejszy, a nie, że jeden pająki do widzenia. Hmm. Więc, i dalej. Więc ktoś z was dostanie taką czaszkę piękną. Dodatkowo odwiedziliśmy oczywiście Michała Morfa ze Spiders Online. I pozdrawiamy Michał. Pozdrawiamy. I kupiliśmy od niego samca Davos Pentalolis dla naszej samiczki. Więc za jakiś czas pewnie dojdzie do jakiejś małej kopulacji, tylko że jeszcze musi trochę podrosnąć. Co tam jeszcze mamy? Dodatkowo jeszcze mamy, słuchajcie, ten mech reniferowy, który nam się bardzo spodobał. Polecamy. Tylko nie pamiętam, kogo kupiliśmy, tam nie było po wizytówki. No teraz nie od Terashopu. Gdzieś tam, gdzie indziej na giełdzie. Tak, ale ten kupiliśmy tanio, bo w Terashopie był za 15, a ten kupiliśmy chyba za 5. Mhm. A mniej więcej podobna ilość jest. I co tu jeszcze mamy? Jeszcze dodatkowo mamy porosty. Kupiliśmy porosty właśnie. Dla nas i dla mamy Weroniki. Ha. Bo jej się na pewno przydadzą. I tu kupiliśmy dla siebie jeszcze Bratlast dla jednego z ptaszników, ale to też zobaczycie już w następnych materiałach, żeby was... Nie chcemy spoilerować filmów po prostu. Ewentualnie będą zapowiedzi. Dodatkowo kupiliśmy karmóweczkę. Małe karaczanki od naszego znajomego z Warszawy. Scynka. To jest chyba najpopularniejszy taki hodowca karmówki i węże. Chyba nie ma swojej strony internetowej. Nie ma strony, miał tylko miał Allegro, ale stwierdził, że już nie potrzebuje, ponieważ ma taką reklamę. Ludzie tak go znają, polecają sobie, więc... I dodatkowo kupiliśmy sobie świerszczyki kubańskie. I nawet tutaj się znalazła jedna sztuka szarańczy, którą chyba sobie odłowię i będę trzymał w podziemnym pojemniku, bo jest strasznie ładna, a nawet nie jest wyzwaniana. No tak się błyszczy na srebrno, nie? No właśnie, tutaj jest taka śliczna. Szkoda mi jej dawać dlatego, dla nas pajączków. A ja wręcz przeciwnie, ja bym ją dała, żeby już nie rosła. A ja sobie ją zostawię. Aby nie uciekła. No jak zobaczę, że nie ma szarańczy, to od razu będę wiedziała, że nie ma szarańczy. To spokojnie. I co? Nie, że tam że na koniec. Teraz wam pokażemy. Kupiliśmy jeszcze liście dębu. Takie już zasuszone, specjalne. Cała paczka, nie chyba złotówkę czy 2 złote, więc no. No jakoś tak. A to jest dla naszych krewetek i dla raczków do akwarium. Na tym się jakieś bakterie zbierają, takie naturalne. I krewetki bardzo lubią sobie skubać właśnie.
jedzą. Teraz mamy szyszki na przykład, bo testujemy też ogólnie... Czarnego psu. Testujemy właśnie z Allegro takie różne przesyłki. I patrzymy, co krewetki bardziej jedzą, jakieś tabletki, jakieś takie perełki. A jeżeli bylibyście zainteresowani właśnie tematem krewetek albo raków, to dajcie nam znać w komentarzach, to może byśmy nagrali sobie jakiś krótki materiał właśnie odnośnie naszego akwarium, naszych krewetek, może jakieś, nie wiem, poszerzymy jakoś ten materiał, bo jakieś też inne gatunki, gdzie byście byli ciekawi. A zwłaszcza, że ostatnio nasze raczki miały młode, więc to też jest fajny temat. Właśnie chodzą te małe raczki po naszym akwarium, więc pewnie... No. Do naszej oferty zapytają. I jeszcze zobaczcie właśnie a propos akwarium. Dokupiliśmy dwie roślinki. Jedną na tył, bo jedna została zażarta chyba. Albo jak to nam pani powiedziała, rozpłynęła się w wodzie. No. I kupiliśmy taką o trochę większych liściach, co się nazywa... To się wytnie. Nie będziemy wam czytali tej nazwy, bo... Na pewno powiemy źle i tylko połamiemy sobie język, ale jest naprawdę bardzo ładna. I dodatkowo kupiliśmy coś... Taką roślinkę pływającą. Mamy coś w tym stylu już. To jest coś właśnie z typu rzęski, tylko że jego korzenie są takie różowe. Różowe, wchodzą... Fajnie to wygląda, bo też krewetki sobie od dołu podpływają, no nie? Tak jak mają taki... Tak spinają troszkę. Taki mają trawnik na tafli wody. No, mega. To właśnie naprawdę bardzo pasuje. Tylko jedyny minus tego jest, że jak się ma mały zbiornik, to strasznie dużo miejsca razu zajmuje, rozrasta się i rośliny, które są poniżej, nie mają światła. To jest jedyny minus no, tego. To jest minus. Ale można odsprzedać, czy coś z tym zrobić. No bo też nie może być takie zarośnięte, no nie? Dokładnie. Dodatkowo kupiliśmy dwie awikularie dla Weroniki, bo oczywiście nie mogła się powstrzymać. Najważniejsze w ogóle, najważniejsze co mamy z tej giełdy. Mamy tak, awikularie. Malucha. Maluszek, ale to wiadomo urośnie. I awikularie metalikę. No na razie są malutkie, więc... L2, L3 są rozmiary. Ale pewnie tak samo jak nasze inne będą rosnąć. No, będziemy karmić, wszystko rośnie, wszystko linieje, więc trzeba tylko czekać. I tutaj musimy serdecznie pozdrowić pana Przemka z Pinoteria. I podziękować za śliczny gratis. Bo tak naprawdę jedną z tych awikularii dostaliśmy w gratisie. Więc tak naprawdę dostałaś za ten ładny uśmiech. Oj Łukasz, nie dostydzaj się. No, dziękujemy ślicznie. Na pewno jeszcze wrócimy. No zawsze wracamy do stoiska. Dzisiaj w ogóle pan Przemek miał takie oblężenie, że ledwo się dopchaliśmy, bo było tyle ludzi u niego. Chcieliśmy podejść o 13:00. Nie było możliwości. Nie było możliwości. Nie było. Dopiero po 2 godzinach. Pan Przemek już taki zmęczony siedział. To pani zobaczy na relacji, właśnie taki zmęczony, jak tak sobie już stoi. Już, no. Żeby odpocząć tylko. No wiadomo, takie od jednak męczą, no nie? Każdy cały czas przychodzi, rozmawia i ludzie tacy podjadają. Ale to właśnie jest to, co ludzie tutaj w tym najbardziej lubią. No. Na porozmawianie właśnie wymienić się właśnie wiedzą w temat pająków. I dzieci mogą przyjść, i rodziny, i osoby starsze. Każdy może przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś. Nie jest tak, że na przykład jak się nie znacie, no to nie macie po co przyjść. Absolutnie. Jak przyjdziecie i na przykład chcecie się o czymś dowiedzieć, a porozmawiacie już z takimi osobami, które się tym po prostu jarają, zajmują na co dzień, albo jak to powiedział pan Przemek, że wkładają w to całe serce. Mhm. No to na pewno właśnie jak jesteście pewni, czy to by mogła być wasza pasja, pójdziecie tam i już będziecie wiedzieli, że to jest coś, co byście chcieli mieć. I to jest miejsce dla was, że wiecie, że giełda w Warszawie to oczywiście już w kalendarzu kościół jest odhaczony, że nie idziemy. Albo rano kościół, rano jak ktoś czuje potrzebę, a później na giełdę do Warszawy, bo największe targi, najfajniejsze, no i najfajniejsi ludzie. A ostatnim zakupem, tylko że to nie jest zakup dla nas, to jest zakup dla mamy Weroniki. Tak, moja mama bardzo się napaliła na taką żabę. Żaba rogata przed państwem. Otwieramy ją, czy... Możemy otworzyć, oczywiście. Jak się mało jest bliżej, nie musimy zrobić. To jest taki mały pulpecik. Ona tak naprawdę tylko siedzi w miejscu, zagrzebuje się gdzieś w torfie, w podłożu. I właśnie sobie je, albo czeka na jedzonko. No jak na razie jest mała, nawet nie wiemy w sumie, czy to jest samiec czy samica. Ale to naprawdę bez różnicy dla mojej mamy. Dostaliśmy ją w bardzo atrakcyjnej cenie od Pro Spiders, od Mikołaja, którego serdecznie pozdrawiamy i widzimy się u was w sklepie.
Więc pewnie nagramy jakąś krótką relację ze sklepu, który tam Mikołaj otworzył. Zobaczymy, co tam ciekawego mają w ofercie. To co, jakieś zbliżenie żaby chcielibyście? Możemy coś wykombinować fajnego? Zaraz coś wam się tutaj pewnie pojawi. Ojej, jak sobie skoczyło. Ten naprawdę jest bardzo ładny. No świetne jest. I podobno warunki dla niej są takie, no wiadomo, żeby miała tam 24 stopnie. No dokładnie też tego, co Mikołaj nam mówił, to dobrze byłoby nie brać jej na rękę. Znaczy można, tylko że trzeba naprawdę mieć bardzo czyste ręce. Mhm. Żeby jakieś bakterii po prostu nie złapało od człowieka. I dodatkowo jest to na tyle proste w utrzymaniu zwierzę, że osoba, która jest początkująca, bez problemu sobie z nim poradzi. Byle po prostu przestrzegać pewnych zasad, które są w pełni wymienione na internecie, głównie jakichś w poradnikach. I po prostu nie powinno być z nim problemu. To nie jest jakieś bardzo wymagające zwierzę. A żaba jest też takim głodomorkiem i podobno zjada nawet kareszany, no takiej wielkości jak ona sama. Po prostu ona siedzi w jednym punkcie i je. Czyli nie musicie dla niej jakiegoś wylęgu specjalnie kupować. Tylko jak macie karaczany, to bez problemu. A co do zbiornika dla dorosłego osobnika? Z tego, co tam mówili, wychodzi chyba mniej więcej 40 cm na szerokość. Coś w tym stylu. No nie musi być jakiś bardzo duży, żeby ta żabka po prostu miała... Nie musi być wysokie, wystarczy, żeby było trochę szersze. No i potrzebuje też małego miejsca na wodę, by też mogła się po prostu pochlapać. A to jest też przyjaciel taki długowieczny, bo żyje... Do 10 lat. Do 10 lat, więc... I wtedy już jest taki kawał żaby. Dokładnie, z tego co nam pokazywali, to taka żabka potrafi być większa niż moja dłoń, więc no... Kawał jest to żaby, jest taki kotlet, naprawdę kotlet. I to tak naprawdę byłoby tyle z naszych zakupów. Niby nie jest tego dużo, ale też nie jest tego mało. Takie są same konkrety, które są nam potrzebne, albo które nam się spodobały. I nie tylko nam. A kolejna giełda już w styczniu. W styczniu. Bo jest, już wcześniej teraz. 20 stycznia będzie giełda, ale nie wiem, czy jest organizowana przez tych samych organizatorów. Water and Dragon, czy teraz coś nowego? No właśnie, coś chyba nowego teraz jest, jakieś rozdzielenie było. To może było. I będzie jakaś nowa, ta już miejscówka do tego. Bardzo możliwe. Bo już w sumie od początku roku słyszymy, że co giełda to ma być gdzie indziej. Dokładnie. I jedna giełda ma być chyba 20 stycznia, a potem ma być jeszcze w lutym chyba 6 czy 10. Hmm. Więc... Już portfel boli. Więc jak widzicie, no będzie się działo z nowym rokiem. Ale pewnie też będziemy tak ostrożnie sobie po prostu wcześniej coś tam sobie przygotujemy, jakieś oszczędności. A i też słuchajcie, pozdrawiamy naszych widzów, których spotkaliśmy na giełdzie. Bardzo miło było sobie z wami zrobić selfie i pozdrawiamy. No i w sumie żegnamy się już z wami. Dajcie znać, co sądzicie właśnie w tych zakupach. Jak wam się udało zakupy, coś kupiliście ciekawego czy nie. Pochwalcie się oczywiście w komentarzach na Facebooku. Macie jakieś zdjęcia pokazać? Chętnie zobaczymy. A jak ktoś ma żabę może, rugatą, to też możecie nam jakieś rady, nie wiem, nam czy mamie, bo mama będzie pewnie oglądać filmiki, czytać, więc jakbyście jakieś rady mieli co do tej żaby, czy na przykład nie bierzecie tym na rękę, czy nie wiem, jakieś na co zwrócić uwagę, od czego mogłaby ewentualnie zdechnąć, czy coś. No. Oczywiście piszcie w komentarzach, bardzo chętnie się dowiemy, bo my jesteśmy w tym temacie powiedzieć laikami, wiemy tyle, co nam ktoś powiedział ze znajomych, którzy tym się zajmują. A chcielibyśmy dla tej żabki jak najlepiej, żeby po prostu wszystko było u niej w porządku. Będziemy pewnie doglądać się, jak będziemy odwiedzali rodziców Weroniki. Pewnie dostaniecie jakieś zdjęcie z tego, jak się żabka rozwija. No, jak już będzie miała terrarium, jak trochę podrośnie. I a propos terrarium, możecie też tam wysłać, jeżeli macie taką żabkę. I zdjęcie, jak wygląda u was zbiornik dla tego... No. Czy warto jakieś rośliny jej na przykład dawać, czy wystarczy samo podłoże? Jaką ilość tego podłoża najlepiej? Jaką wielkość zbiornika wodnego? Dajcie po prostu nam znać. Na pewno takie rady będą dla nas bardzo, bardzo cenne. A co do konkursu, który pewnie też pytacie i będziecie pytali znowu. Pewnie w tym roku już nie zdążymy go zorganizować, ale... Mamy nadzieję, że uda się z nim ruszyć już od nowego roku.
z Dominikiem rozmawialiśmy i jest naprawdę za. Bardzo mu się podobała wasza aktywność na filmie i ogólnie na jego stronie. Więc wystarczy poczekać. To kochani, subik, łapki i żegnamy się. Widzimy się w kolejnym filmiku. Już w środę. Pa. Na razie.